Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, nowe oblicze świata, kolejna misja przed nami, zatem no co, zagrajmy na tym bao, tutaj nic nie mieliśmy, to dziwne, no i co, lecimy, nie ma co zwlekać, staram się co dostanę, bo chyba nie będę niczego zbudowanego w takim razie, to trochę słabo, liczę, że będę grał na mojej poprzedniej wyspie. At last, some recognition. I've always wanted to be part of a secret fraternity bent on world domination. Hey, they even got me appointed governor of a new island just to show what they can do. Now it is time for the hazing rituals, I guess. My new brethren want me to befriend the US president. The order wants to spread its influence throughout the Americas, and I have been chosen to do it. Huh. Making friends with the Yankees is not my forte, but I'm sure I will master the skill in no time. Okay. Bliskie relacje. Misja przed nami. Welcome to your new island. Zarób 5000 na eksporcie. The order needs you to earn the US president's friendship. Your friend Penultimo could probably help. He knows how to get under a person's skin in no time. Prezydent USA twierdzi, że gospodarka nie może prosperować bez niezależności. Uczyń z tropika potęgę gospodarczą. Udowodnij, że się myli, a z pewnością złożycie wizytę. Wówczas będziesz miał okazję wykazać się charyzmą. Przyjrzyjmy się w ogóle, co mamy. Mamy 20 tysięcy. Ja lubię sobie z takiej perspektywy budować. Niech będzie. Widzę, że kot coś odpierdala. Mam nadzieję, że nie za dużo. Mamy tu jakąś misję przed nami. Mamy biuro kierowców, mamy biuro budowlane. Cztery domy i wszystko. No dobra. Surowce. Żelazo widzę, mamy jedno. Drugie. Wow, serio? Jestem w tej pierwszej epoce, w erze kolonialnej? O kurde. To znowu będzie trzeba od początku zbudować. No dobra. Pójdźmy grę. Zwykły pakiet srebrny poproszę w takim razie. I dobra, pokaż mi jakie mamy farmy. Kukurydza, co to za misja? Jedno rancho bydło, w porzo. Daj mi tylko zrobić drogi, ziomeczku. I zaraz zaczniemy się zastanawiać, gdzie będę robił rancha wszystkie. Może w TVP? Taki głupi żart. Dobra, nieważne. Muszę się rozejrzeć za dobrymi drogami i miejscami na budowę. Rancho, bydło. Wszędzie można zrobić praktycznie. Obok pałacu prezydenta całkiem niezły pomysł, ale może jednak nie. Zrobiłbym coś takiego, że pieprznąłbym sobie taką drogę. O, coś takiego. Bym sobie pierdzielnął. I zobaczyłbym jeszcze plantację. Nie ukrywam, że mnie trochę to interesuje. No, poproszę. Dziękuję. Bananki nieźle można tutaj zrobić. Kałkałko. O, kotek widzę, że już mi łazi pod nogami. Świetny pomysł, kocie. W czasie nagrywania to jest zdecydowanie coś, co mam ochotę robić, czyli siedzieć i się z tobą bawić. Plantacja, no ale skąd on ma to wiedzieć, co? Biedaczek mały. Tutaj myślę, że możemy kukurydzkę jeszcze jedną wrzucić, co by na jedzenie było. I teraz bym tu zrobił faktycznie te rancha cholerne. Bydlęce rancho, na przykład tutaj. Może być. Mogę jeszcze jakieś fajne rancho jedno zrobić? Kozy. O, nieźle. Zróbmy. Let's do this. Coś jeszcze potrzebuję zrobić? A, bibliotekę. Niechaj będzie. Biblioteka i myślę jeszcze o środku misyjnym. Od razu, zawczasu, trzasnąć go, żeby się nie pierdzielić potem z tym. Dobra. I możemy puścić grę. No, już leci zresztą. Dobra, fajnie. Konstytucji nie ma, badań nie ma. Dobra, go. Niech leci gra. No, to powinna być jakaś tam baza do późniejszego eksportu. Jakaś. Nie za duża, ale może się uda. Zobaczymy. Nie wiem, od czego zaczną moi budowlańcy budować, ale no, zobaczymy. Tu mamy pierwsze. Ten mamy jakiegoś kierownika, magnat. A, tylko górnicze. Zastanawiam się, co tu będzie, wiecie, celem w rzeczywistym. Tutaj widzę jeszcze jakaś kopalnia. O, tu będą jakieś ruiny. Nie wiem, co się z nimi robi. Tu będą dalej kopalnie. To jak wyślę eksplorerów, to mogę zobaczyć, co tam dalej będzie. Dobra. Gierka sobie powoli leci. Czy mam jakieś dekrety na ten moment? No, mam tylko te podstawki. To jest niezły dekret, ale to chyba jeszcze mi na niego nie stać. Dobra. Mógłbym też pomyśleć o przemyśle morskim zawczasu. Mamy rybki. Boję się, że zaraz mi ludzi zabraknie, no, chociaż mam setkę niby. To zróbmy ten przemysł morski w takim razie. Tego możemy też sobie zacząć. Gdzie to było? Tutaj nieprzetworzone surowce nadbrzeże. Da się zrobić normalnie? Da się zrobić normalnie. Dobra. I dróżka. Podciągnij ją trochę tutaj.
A, dobra, będzie krzywa droga. Trudno. Nowe rancho bydło w Pożo i dochód z eksportu 5000. To nie będzie skomplikowane. Bibliotekę. Jasne, i tak to robię i tak. Dobra, powstały dwie plantacje, jedna kukurycka. Dobra, fajnie. I zaraz pewnie powstaną rancha. Później pewnie te wszystkie biblioteki i cała reszta. Tu jest mój kochany celebryta. Mam 5000 w banku szwajcarskim. Nieźle. Możemy zobaczyć naszą dynastię tutaj. Emerytura. Aha, trzeba go wycofać. No dobra, spoko. Nie wiem, po co są jeszcze te środki na szwajcarskim koncie. Będę musiał potem sprawdzić jeszcze. Może między odcinkami następnymi się zobaczę. Kałkałko tu robimy. Tutaj zaraz powstanie rancho bydlęce. Dobrze. Biblioteka mnie interesuje. Trzech wykształciuchów trzeba tu wysłać, bo do kościołów będą potrzebni i do bibliotek. Coś tam eksportujemy. Dwa i coś. No i ładnie, już dobry pieniądz. Już nie śmierdzi. Tutaj myślę, że nawciskamy część taką mieszkalną. W tym miejscu zrobię. Tak zakładam. 2-300 wyeksportowałeś, miło z twojej strony. Zadowolenie jeszcze nie jest istotne. Dajmy kolonistów na razie. Początek potrzebuje ludzi. Tak, jest rancho z bydełkiem. Fajnie, fajnie. Pokaż mi handle. Może coś ciekawego się znajdzie. Wełna i kawa. Co tu mam? Kakałko. To nie. Jeszcze raz. Handelek. Banany i żelazo. Banany można by zrobić jeszcze, jakby się znalazło jakieś miejscówka na banany. Nie port, może Ignacy, tylko plantacja. Pokaż jak banany, co? Tu jest nieźle. A nawet nieźle. No, to bananka tu zrobimy jeszcze. Masz dojście. Bananki będę mógł eksportować sobie wtedy na spokojnie. No, to jest dobry pomysł. Zastał mi pewnie krzyknie o drugi port, ale jakoś tak, o, 6-6 coś od Imperium, dobrze. Tylko tak ten port tutaj mi tak nie w pizdę, nie w oko pasuje, bo ani tutaj żadnych surowców, ani niczego nie zbuduje, więc tak mi on nie jest za bardzo potrzebny. Myślę jeszcze, żeby trzasnąć sobie od razu, trochę domów zróbmy od razu, bo czemu by nie. Może więcej robotników tym razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, coś takiego zrób. A i zrób tej drogi trochę faktycznie. Coś takiego. O, dobra. No i tutaj nawciskamy potem, tu jeszcze jakiegoś warzywniaka się wciśnie. No, będzie nieźle. Domki są przydatne, zwłaszcza, że teraz mi tutaj dojedzie trochę ludzi. No jest, frachtowiec Julia z 18 imigrantami na pokładzie. Pokaż mi jeszcze w almanachu, jak wygląda bezrobotni. 6 sztuk. Okej, to dlatego wam dobudowuję prac, nie przejmujcie się. Kierownicy nowi są? 18 obywateli przypłynęło, fajnie. Governor, Tropico's economic performance is most astounding. Rudy Thompson wpada do mnie. O! Pan prezydente do nas przyjedzie, to prawdziwy prezydente, a nie jakiś tam podrabianiec jak my. No, potrzebujemy tutaj ludzi. Elo. Daj mi tych. 3 zakłady. Na czym polegał zakłady? Parę toastów i zostań lepszym przyjacielem. Dobra, zobaczmy. Atak żywieniowy. Wyeksportuj 3000 mięsa. W Pożo. Co to jest? Dar natury. Hmm. 10 tysięcy na produktach rolnych. Potwierdź. Aha, na tym polegały zakłady z nim. Śmieszne. I mogę robić badania. To oczywiście sierp, rancho, kopalnie. Dobra, w porządku. Pokaż mi jeszcze tutaj nieprzetworzone surowce, jakąś ciekawą plantację jeszcze mi tu trzasnął. Bananki, no nie bardzo. Kawka, kukurycka, bawełna, ananaski, cukier? O, cukier tu ładnie jest. To można tu wcisnąć jeszcze cukier. Na rolnictwie można zrobić pieniądze. W tej grze to nie jest takie skomplikowane. Za każdy zniesiony budynek w tym pałac. Wy chuje. Nie trawię was. Państwo straszni, nienawidzę ich. Brytole są paskudni. Dobra, nieważne. 3,5 tysiąca jest, widzę, do wywózki. Hajsu, znaczy się.
Jest tutaj trochę towarów i zaczyna ich zalegać. Chyba będziemy potrzebowali zaraz więcej dostawców. Widzę, że chłopaki ogarniają co nieco tematyki, ale nie jakoś super dużo. Domów jeszcze nie ruszono w ogóle. Ho! Niedobrze. Niedobrze. A, powstaje nadbrzeże, widzę. A czy ja już mam te banany całe, cholerne? Właśnie. 3000 już zysku z rolnictwa i mięso wyeksportowane. 6000 nawet. Niezły pieniądz, muszę przyznać. A kolejny zakład wygram. Powiedz mi, nie, nie członkowie dynastii Ignacy, tylko bezrobotni. 16 sztuk, dwa wakaty wolne, ale za 100 powstanie trochę roboty, więc się nie przejmuję. Nowego członka dynastii. Tym razem niech będzie konkurs piosenki. Brygadzista. Nie będzie, że brygadzista. Alita. Dobra, ja bym jakoś... A to jest pani generał też będzie. Pani Alita. No nie, nie podoba mi się specjalnie twoja uroda tutaj. Ale niech będzie, że może troszkę zmienimy ci kolory. Taka fioletowa wydaje mi się całkiem młodzieżowa. Fryzurkę ci jakoś byśmy dali, może jakąś taką... O, ty jesteś taka z lat 70, to takie może afro ci wrzucimy, może jakieś... Żebyś troszkę się bardziej rzucała tutaj w oczy, może taka blondyneczka. O, elegancko, nakrycie głowy? No nie wiem. Albo dobra, w takim kapelutku mi się bardzo podobasz. Alita Kolegowski. No i bardzo fajnie. Koszt awansowania. O, mogę was awansować. Za to się was awansuje. Dobrze wiedzieć. Dobra. A, gospoda. Zapomniałbym. Oni zawsze chcą tę gospodę cholerną. Gdzie jest gospoda? Halo, dajcie mi gospodę. Gospoda. Gdzie jest ładnie, żeby zrobić gospodę? Tu. Tu jest nawet ładnie, patrzcie. No to tutaj będzie gospoda. Ma potrzebę drogi? Chyba nie. Jest blisko. Jest ulepszenie plantacji, super. Ja bym zaczął od ulepszenia... A, ranch jeszcze nie mogę. Co mamy za plantację? Szczepienie, efektywność o setkę. A tu? Mhm. Selektywne uprawy są niezłe. I szczepionko też bym wrzucił. Wiem, że trochę straciłem. Chuje. Ale spoko, będzie dobrze. Zaraz powinniśmy wygrać z tym. Zakład pierwszy z prezydentem. No to ci powiem, że taka niezła podróż. Powiem ci. A z drugiej strony więcej od nich dostaję. W sensie długa ta podróż będzie. Eksporcik mięska. No tutaj mamy te bydlęce moje wszystkie, tak? Tutaj mięsko eksportuję. Mięsko i mleczko, w porze. A wy co? Tylko mleczko. Aha, bo wy macie kuski. No to tak, to kuski, tylko mleczko. I 6 tysięcy od Imperium do nas. Dobrze, bardzo dobrze. Przypływa statek. Ile mamy tutaj? 6 tysięcy. O, jest. Ta historia o naszych kowbojach ukochanych. Naturalny nawóz, bardzo ważna rzecz. I tutaj... Okej. Pomocy w napisaniu konstytucji. Brzmi jak plan. Chociaż mogłem sobie wziąć dwa szlaki handlowe. No, nieważne. Za każdą pobliską plantację uprawę hydroponiczną. No pewnie, że tak. Plantacje mamy. Dużo. Kolejny zakład. Produktów z hodowli bydła. W porze. Mam trochę produktów z hodowli bydła. Trzeci pewnie będzie na przemyśle. To myślę, czy od razu nie zacząć od kopalni zaraz tutaj zbudować. Bo pewnie trzeci będzie od produktów przemysłowych w takim razie. A jak mówimy o produktach przemysłowych, to mnie naszło, że ja mógłbym pomyśleć o czymś takim. Właśnie. Stówę teraz, a czyli trzeba się pośpieszyć. Okej, wszystko zaczynam rozumieć. Wszystko zaczynam już rozumieć. Co mogę spieniężyć? A już cukier. Nie robię cukru czasami? Kukurydza, cukier. Mam cukier. Pokaż szlaki handlowe. Jeszcze raz. Handel. Cukier można wypuścić do przemytników. No, to brzmi już kusząco. Lecisz. I gospodka powstaje, to dostaliśmy... O, i kopalnie. Bardzo fajnie. Badanka. Forcik to i to. Zaraz będę musiał jeszcze widzieć, że... Dawaj, trzech wykształciuchów i od razu potrzebuję kopalenkę. Zamontujmy tutaj sobie. Kopalenka naturalnie potrzebuje drogi. Coś takiego. Coś takiego. Dobra. Elegancio. I widzę, że będę zaraz potrzebował jeszcze strażnic i fortu oczywiście. Gdzie to jest wojo? Strażnicu. Dobra. Strażnicę tutaj zbudujemy fort jeszcze, myślę. Zaraz. Do obrony.
Tym razem może więcej zrobię tej obrony, bo ostatnio było tak blisko. Straciłeś przy... O! Okej. Okay. No tak, bo eksportuję do tamtych, to dlatego mnie nie za bardzo lubią. No spoko, zdarza się. Zrobiliśmy obóz rwali, więc powinni nam zaraz przemysł skoczyć. Ja muszę teraz zyski z hodowli bydła mieć. A, już ruszyło, dobra. Trzech obywateli przybyło, to są wykształceni. Znieść podatek od nieruchomości. Co tu trzeba zrobić? Przekaż pieniądze ze swojego osobistego rachunku, aby przemówić do kilku osób. Skutek. Podatek od nieruchomości zostanie zwiększony. Podatek, dekret pozwolenia na budowę, mogą zwiększyć. Dobra, niech będzie. Pozbędziemy się tego i faktycznie zrobimy ten pozwolenie na budowę. A, to jeszcze nie mogę to zrobić, dobra. Chyba zniosłem już to. Chamy nie będą mnie obciążały tym dziadostwem. Kopalenka powstaje, 96% i zaczynamy robić żelazo. No nieźle. Zastanówmy się jeszcze nad farmami, czy coś tu jest jeszcze. Szczepienie jest zrobione. Plantacja bananów. O, bardzo dobry pomysł. Ogródeczek działkowy. I to też jest bardzo dobra rzecz. Jeszcze mięsa nie wyeksportowałem. Jeden rok, 8 miesięcy. Nieźle, nieźle. Trochę jesteśmy do tyłu finansowo. 6 tysięcy jest do eksportu. Płynie statek kolejny. To jest nasz chyba cukier do przemytników. 5 tysięcy od Imperium. Młodzieżowo, jak badanka. Coś się ciemne zrobiło, co? Tak właśnie zauważyłem. Ford za miesiąc będzie. To dobrze. Ford tutaj gdzieś strzelimy. Domków brakuje i spóry port. Ach, odblokowano forcik, dobra. O, na to mnie w ogóle nie stać jeszcze. Nawet powiem tego, że do piratów wysłaliśmy co nieco. Dobra, i płynie tutaj, widzę, że kolejny statek. Za 9 tysięcy mamy towaru, więc powinno być nieźle. The revolutionaries are demanding that you insult the king. Dobra, it has been decided that the insulting letter is the best way to get our point across. Król to. Zawiesić twojego w pałacowej sali balowej. Udało mi się go dobruchać. O, dobra, przynajmniej rewolucjoniści mi się nie zbuntowali. To jest też jakiś plusik. Forcik. Gdzie go tu wciśniemy? Myślę, że tutaj spokojnie może wejść fort. Dobra, i potrzebuję jeszcze zrobić port. Tam ta baba prosiła. Oczywiście ten port jest mi niepotrzebny zupełnie, ale niechaj będzie. Mhm. Potrzebuję teraz zrobić tę drogę. Coś ten deseń i coś ten deseń, dobra. Tutaj wszystkie są rzeczy zrobione, to dobrze. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja z ranczami w tym sektorze. Nieźle. Myślę o bydle. Coś takiego. Mhm. I dróżka. Dobra. No i elegancko. Things do not look well for you. Oj, oj, oj. Monarcha jest zły, koszty budowy wyższe. Szkoda. Nie wprowadziłem tych podatków, nie? Dobra, daj dodatkowe racje. To ludzie się wtedy cieszą. I jest jakaś misja. Kopalnianych i drewnianych. A, tak się spodziewałem. Drewno są i kopalnie są. Co jest? Jeszcze jedna misja. Poszukaj złoża złota na wyspie. O, to trzeba zrobić ekspedycję. Pójść ekspedycję tam. Tu są jakieś kopalnie, to niewykluczone, że było złoto. Mogę jeszcze jedną ekspedycję? Tam puśćcie, dobra. I to idą moi żołdacy dzielni. Dobra, tu są ryboki moje. Dobra, tutaj masz produkcję, tutaj zrzucasz towar. W porzo, żelazo już jest, zaraz wojsko będzie. Więcej bym, tutaj zrobię jeszcze jedną chyba strażnicę w takim razie. Tak myślę. Mamy kierowników teraz. Dobrze, pokaż. Brygadzista, nadzorca, wydajność budynków, ogrodnik, zwiększa piękno, niepotrzebne. Górnicze i wydobywcze, 10. Tutaj idziesz w takim razie, panie magnacie. Zatrudni. A co dawał ogrodnik? Wydłużmy kadencję. I ja chcę ten dekret cholerny wprowadzić, słuchajcie. O, to. Nie, to. A muszę mieć pozwolenie. Kurde, nie mam jeszcze tego. Szałapówka była za mała. Ach, chujki. Niedobrze. 12 tysięcy za eksport. Dobra. Cholery jasne, no.
Znajdź złoża złota. Tu nie było złota, tu jest co? Węgiel, boksyt, tak? Dobra. Wypuść jeszcze raz jedną tą expedition. Tutaj. Dobra, potrzebuję 2000 na konto zamknięte, bo zaraz będę musiał znowu im zarzucić łapówę pewnie. O, cholera, dobra. 8000 hodowla, zakłady, zaraz powinniśmy je porobić. Dobra, na razie zostawmy to. Trochę dostaliśmy od Imperium mimo wszystko hajsu, 2 lata mamy jeszcze. Jest wojo, tu jest full woja. Myślę jeszcze o dwóch strażnicach, wiecie. Albo opera może teraz. Nie, a tu muszę w sumie tylko wygrać zakłady z nimi, więc tak w dużej mierze to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Dobra, zróbmy Jakuba Wawrzyniaka. Jest, Jakub Wawrzyniak tutaj. Dobra, chodź tu. Tartak mamy, fajnie. Idą moi dzielni żołdacy, tu kolejna powstaje plantacja. To też dobrze. Tu jest żelazo też. Jakieś ting-dingo. Nadbrzeże. Ja mam. Co jest? Well done. Congratulations. Mogę dostać biurokrację albo operę darmową. Dawaj mi darmową operę w takim razie, ziom. Gdzie jest ta opera cholerna? Jest opera. Za darmo. In your face. Dobra. Siedzi. Czemu nowym? In a flash. A, badanka. Pozwolenia. I papier. Dobra. Potrzebuję. O Jezus Maria, serio, nowe nadbrzeże potrzebuję. Bez sensu. No dobra. Dobra, dawaj tu. I droga. Dobra. Elegancja. Powinno być w porządku. Tu też. No, za mało. Dekrety. Nie mogę cały czas. Bo nie mam zbadanych pozwoleń cały czas, no właśnie. 14 tysięcy wyeksportowaliśmy. Dobra, teraz czas jeszcze pobudować w takim razie. Kierowcy nowi. Tym razem tu idziecie. Może tu. I więcej domów. Wyjski dom. Dobra. Ile was tu wciskam? Nie za dużo. Więc fruniecie tu. Dobra. Myślę o jeszcze jednym biurze budowlanym, tak szczerze. No, to nie jest głupie wcale. To jest w infrastrukturze. Dopiero budowlane. Dobra, go. Co z tymi ekspedycjami cholernymi? Tutaj nie znaleźliście złota. Tu nie. Tu nie. Tu gdzie jest to cholerne złoto? Tu jest jakaś tam świątynia. Ja widzicie to. Nie wiem, co wy znajdziecie po drodze. Może coś wam się uda. Tutaj domki powstają. Jeszcze nie powstają, bo nie mamy cały czas budowlańców. Tu była nasza darmowa opera. Konstytucji jeszcze nie mogę, bo nie jestem wolny. Surowce tylko już mi zostały z zakładów. To nie są surowce rolnicze. Kopalniane, drewniane. Tak, to akurat robimy, więc spoko. Wyeksportuj za darmo następującą ilość żywności. Cholera jasna. Jest, 3000 żywności wyfrunęło. Dobra, poszło. Za frajer. Poradek cholerny przynajmniej mi zejdzie. Ja bym... Szwajcarski bank? Szwajcarski bank. Kto poleci? Bernicia tym razem. A, jesteś kierownikiem. No to Aita poleci, dobra. A właśnie, może coś tutaj zrobię dobrego. Kierownicy, coś fajnego mamy? Piękne otoczenia. Może być kierownik? Niechaj będzie. Co tutaj mamy jeszcze? Wydajność budynków. To jest okolicznych budynków. No nie będzie, że to. Dobra. I co z tym złotem? Okay, man, congratulations. Darmowy fort. Okej, dobra. Dobra, teraz zrobimy jeszcze jeden forcik w takim razie tutaj, skoro mamy darmowy. I co dalej zrobimy? Hej, fort, por favor. Nierówny teren, niezbadany teren. A tu? Wcisnę jeszcze fort.
Dwa obok siebie? No, nie wiem, czy to jest jakiś mądry pomysł. Nierówny teren. Tutaj nie wcisnę fortu, nie ma takiej szansy. No i też nie ma sensu. No te forty są potrzebne tylko przy wodzie w dużej mierze. A weźli mi szybko tych hamów tutaj jeszcze. Dobra. Ale wiecie, co sobie myślę? Mamy wygrane zakłady. Okej. Okej, czekamy na następne... Koniec? Akurat chciałem skończyć odcinek, więc super. Wola przetrwania, przetrwaliście na jazdy. To będziemy robić już w następnym odcinku. Więc co, ja bym Ignacy, byście wy, a to, moi drodzy, było Tropico 5. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.